Z Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawianie się Jego. Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witajcie. Wielki Post, można by powiedzieć, taki wielki maraton. Maraton to 42 z kawałeczkiem kilometrów. Tutaj mamy około 40 dni. Jeżeli liczymy, nie liczymy niedziel, umownie mówimy o 40 dniach. Historię maratończyka pewnie, jeżeli nie doskonale, to całkiem nieźle sobie przypominamy, można powiedzieć, znamy. Maratończyk, jedno jest pewne, że przebiegł, że umarł i że Grekowie z Persami walczyli. Różne są wersje wydarzeń, jak to dokładnie było i o czym miał poinformować. Myślę, że istotą w tym naszym przywołaniu dzisiejszym jest to, że wytrwale biegł ten długi dystans, choć ponoć gdyby wierzyć relacjom niektórych kronikopisarzy, Herodota, to musiałby przebiec nie 42, a 240 km. Istotą jest to, że przebiegł bardzo długi dystans i dobiegł do końca. Dobiegł do mety. A co z naszymi maratonami postu? Przed nami, tak jak Dominik mówił, około 40 dni Wielkiego Postu, zanim Wielkanoc, Wielki Tydzień. I co z naszymi postanowieniami? Pewnie, może część z nas, może wszyscy, jakieś postanowienia mają, że czegoś nie będą robić albo coś będą robić, że czegoś sobie odmówią albo coś dodatkowo, jakąś dodatkową aktywność będą wykonywać. Każdy z nas pewnie jakieś postanowienie ma. No i teraz, co z tym zrobić? Czy damy radę wytrwać? Czy te postanowienia nasze są realne? Czy faktycznie jest tak, że podjęliśmy się, postanowiliśmy o czymś, co jest wykonalne, co jesteśmy w stanie faktycznie zrobić? A co zrobić, żeby wytrwać? Co zrobić, żeby dotrzymać, żeby tak jak ten maratończyk dobiec do tego ostatniego kilometra, do ostatnich sił niejednokrotnie? Dzisiaj miałem okazję spotkać się z jednym z redaktorów Wrocławskiej Rozgłośni Radiowej. I tutaj serdeczny ukłon i pozdrowienie w stronę pana Grzegorza. Opowiedział mi o pewnej historii, kiedy to wraz z rodziną i przyjaciółmi kilka lat temu odwiedzili Ziemię Świętą. Znaleźli się wtedy w tym momencie, kiedy przenoszono stolicę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Po stronie izraelskiej fetowano, świętowano, natomiast po stronie palestyńskiej, do której mogli się dostać tylko na piechotę, ponieważ żadna komunikacja nie kursowała pomiędzy Jerozolimą a Betlejem. To jest odległość dla tych, którzy nie byli, całkiem niewielka, kilku kilometrów, więc przemierzyli to na piechotę. Kiedy znaleźli się po drugiej stronie, okazało się, że nagle ostrzał rakietowy ze strony izraelskiej w stronę palestyńską, zaczęli uciekać uliczkami i jakiś wiekowy Palestyńczyk gdzieś ich tam za rękaw złapał, poprowadził bezpieczną drogą i dopytywał ich, czy jesteście z Polski. Na co pan Grzegorz mówi: tak, jesteśmy z Polski. To ja wam bardzo dziękuję. Jesteście bohaterami. Zdumiony zupełnie, o co chodzi. Wy wytrwaliście 123 lata pod niewolą, podczas rozbiorów. Wytrwaliście, nie straciliście swojej tożsamości. Można by powiedzieć, przenosząc to do dzisiejszego porównania, że przebiegliście ten maraton. To ma wielkie znaczenie dla dzisiejszej społeczności Palestyny. To, że przeszło 100 lat temu,
Po 123 latach niewoli nasza ojczyzna odzyskuje niepodległość. Co było zdumiewające, że ów po drodze spotkany Palestyńczyk był w stanie wyrecytować wiele dat historycznych związanych z naszą ojczyzną, z naszym maratonem w niewoli. Z tymi maratonami w życiu różnie bywa i różne maratony mamy. My ostatnio szczęśliwie doświadczyliśmy już długiego stażu naszych szczęśliwie żyjących rodziców i ze strony Dominika i mojej, bo zupełnie niedawno obchodziliśmy 51. i 54. rocznicę ślubu. I ślubu. Tak. Błogosławieni małżonkowie przeżyli razem 46 lat, potem Maria owdowiała. Natomiast są to takie niewątpliwie przepiękne maratony. Zastanawiamy się niejednokrotnie, dlaczego przy tak pięknych, złotych, diamentowych, już nawet srebrnych jubileuszach składa się takie gratulacje. Serdecznie gratulujemy wytrwania w małżeństwie. Tak jakby to było coś takiego, no nie wiem, ciężkiego do zniesienia. To w tych słowach, no wytrwałość, czyli tak jak, no nie wiem, bieg maratoński, że jest tylko wysiłek, znój, a nie ma w tym doświadczenia łaski, radości, cudownych chwil. Tak się nawet zastanawialiśmy, dlaczego nie gratuluje się czasami, jeżeli to duchowni obchodzą swoje jubileusze, że serdecznie gratulujemy księdzu wytrwania 20 lat w kapłaństwie, czy siostrze zakonnej, że wytrwała tyle czasu. Raczej się wtedy mówi o jubileuszach, pięknych jubileuszach. Gratuluje się, winszuje, natomiast jakoś to nie ma tego akcentu na to, że ktoś wytrwał. Oczywiście wytrwanie w każdym stanie, nawet się zrymowało, wymaga zaangażowania, wysiłku, natomiast warto jest, żeby dostrzegać w tym to piękno, a nie tylko znój i taki mozuł, no, który ciężko dźwigać na sobie. To, że małżeństwa niejednokrotnie bywają na zakrętach, czasami bardzo ostrych zakrętach, w różnych sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, to doskonale wiedzą terapeuci małżeństw, którzy często w swoich gabinetach goszczą różnego rodzaju pary i różnego rodzaju kryzysy i konflikty. No i właśnie niejednokrotnie można spotkać, absolutnie nie mówimy, że we wszystkich gabinetach, ale można spotkać sytuację taką, że nie proponuje się rozwiązania problemu, nie proponuje się rozwiązania konfliktu czy kryzysu, ale ucieczkę, bo twierdzi się bez czasami wnikliwości, że rozwód będzie tym rozwiązaniem. A rozwód tak naprawdę niejednokrotnie nie rozwiąże. Jest to pewne rodzaj ucieczka. Nawet któregoś razu znaleźliśmy w jednym z takich dość popularnych czasopism kolorowych. Pewnie o tym już wspominaliśmy, ale warto to teraz przywołać. Nie podamy tytułu, nie będziemy robić reklamy, tym bardziej, że naprawdę nie ma komu, nie ma czemu. Ale pojawił się artykuł mówiący o sposobach, o pomysłach na aranżację wnętrza w mieszkaniu, mówiący o tym, że warto jest raz na jakiś czas przemeblować mieszkanie, co oczywiście jest bardzo ciekawe, atrakcyjne i pożyteczne. Przy okazji się znajduje rzeczy, które poginęły i popadały za kanapy i za szafy. Jest okazja posprzątać dokładnie swoje zakamarki. Natomiast było tam takie dramatyczne przyrównanie, że warto jest przynajmniej raz na 10 lat wymienić meble, czyli wtedy, jak się wymienia partnera życiowego. O zgrozo! Ale niestety taki jest znak współczesnego czasu, że jesteśmy zachęcani do niewytrwałości, do niewierności, do poddawania się w maratonie. Jednocześnie jest potężna moda na bieganie w maratonach, na pokonywanie sportowych wysiłków i dystansów. Natomiast w tym prawdziwym życiu, w tym prawdziwym zmaganiu się z codziennością, otoczenie zachęca nas do tego: poddaj się, pójdź na łatwiznę, wyluzuj, odpuść sobie. Po co ci te umartwienia? Trzeba korzystać z życia. Carpe diem jest rozumiane nie jako wykorzystaj tę chwilę na to, żeby przybliżyć się do Pana Boga, ale poużywaj sobie. No i wtedy się gubimy. Tak, z jednej strony, tak jak Dominik mówił, maratony i wytrwałości różne, przekraczanie swoich progów, a z drugiej strony oczekiwanie od świata, od pracodawców, od rodziny, od znajomych, że ustąpią, że zwolnią, że no, niekoniecznie będą brali to pod uwagę, że na przykład nie dotrzymam słowa, że wcale przecież nie muszę brać odpowiedzialności za to, co robię, bo to przecież tak łatwiej spuścić z tonu i stwierdzić, że
No, w zasadzie rzuć tak będzie lepiej, tak. Rzuć na luz. Odpuść. Bo tu dyspensa, tu ulga, tu przecież nie muszę. Zwróćcie uwagę, jak oczywiście, że tutaj uwarunkowania te epidemiczne są jakby ponad nami, poza nami w zasadzie. Natomiast i Kościół wychodzi naprzeciw tym obawom o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Natomiast niejednokrotnie to, z czym się spotkaliśmy, to nie na zasadzie bardzo chcę pójść do Kościoła, natomiast boję się. Dobrze, że jest ta dyspensa, to mogę bez poczucia grzechu pozostać w domu. Raczej dosyć często spotykaliśmy się z tym, że fajnie, że jest dyspensa, to nie muszę iść do kościoła. Tak jakby uczestnictwo w cudzie eucharystycznym było jakimś przykrym przymusem. Tak jakby to było coś, no nie wiem, był to jedynie obowiązek, a nie wielki zaszczyt i honor uczestniczenia w tak doniosłym, cudownym, niezwykłym, najpiękniejszym na świecie wydarzeniu. Też się zdarzało, że też słyszeliśmy, czy byliśmy świadkami rozmów, kiedy ktoś właśnie mówił, że no pójdzie w sobotę, to już nie musi w niedzielę. Pójdzie na będzie pasterkę, ta niedziela tak, już wtedy będzie wolna już ta niedziela i luźna. Wolna, tak? Pójdę na pasterkę, to już nie muszę w pierwszy dzień świąt. Już pierwszy dzień świąt będę miał taki już luźny. Tak, abstrahując od tego, że to przecież zupełnie inna liturgia i to wielki zaszczyt, wielki honor dla nas, że możemy uczestniczyć w Eucharystii właśnie świętując narodzenie Pana Jezusa i na pasterce, i w pierwszy dzień świąt, i jeszcze drugi dzień świąt nam Kościół dokłada do świętowania. Wielki post to może nie najlepsze odniesienie do Bożego Narodzenia, ale w tym momencie takie bardzo, bardzo myślę wyraziste. Natomiast to nasze utęsknienie za tym, żeby zwolnić się z wytrwałości, no często nas łapie zapięty i ulegamy temu. A tak naprawdę wytrwałość to pewien trening i każdego z nas indywidualna umiejętność, którą każdy z nas jest wręcz zobowiązany ćwiczyć. No i teraz, czy ja wytrwam w poście? No w dużej mierze zależy od mojej woli i decyzji, czy ja zdecyduję. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, o okolicznościach, o jakichś obiektywnych przeciwnościach, które faktycznie nie pozwolą mi wytrwać w jakimś moim postanowieniu. Ale w zasadzie to, czy ja wytrwam, to zależy tylko od mojej woli i decyzji, tak? Czy coś mi przeszkodzi, to owszem. Tak. Natomiast moją wytrwałość mogę zmierzyć, czy doświadczyć jej rzeczywiście, albo oprzeć ją, przepraszam, na swojej decyzji i swojej woli, na tym, co ja postanawiam. Jeżeli postanawiam, nie wiem, codziennie wstać kwadrans wcześniej podczas Wielkiego Postu po to, żeby pomodlić się, żeby poczytać Pismo Święte, żeby na przykład żonie zrobić kawę, albo jeszcze zrobić jakiś dobry uczynek, to nie jest to, niechże zadbam o to, żeby budzik mi nie nawalił, żeby nie szukać tych pseudoobiektywnych okoliczności, tak jak dzisiaj, myślę, tego wszyscy doświadczamy w tym zdalno-online-nowym świecie, gdzie to wiemy z opowieści i naszych dzieci, które uczą się w szkole, czy z Ameli doświadczenia pracy nauczycielskiej, gdzie przychodzi do odpowiedzi, przychodzi do jakiegoś momentu próby i wtedy nagle okazuje się, że wywaliło mi sieć, tak, że jest wszystkim zrywa połączenie wtedy, jeżeli trzeba wytrwać i stawić czoła jakiemuś wysiłkowi. A przede wszystkim stawić czoła prawdzie. Stawić czoła prawdzie. Czy jestem, czy nie przygotowany do tego, żeby odpowiedzieć. I w dużej mierze też można powiedzieć, że to, co też obserwujemy, że miarą tej wytrwałości jest umiejętność radzenia sobie z porażkami. My bardzo różnie sobie radzimy z różnymi porażkami w życiu i też niejednokrotnie obserwujemy też takie doświadczenia i wśród młodszych i starszych, że pierwsza porażka już jest biała flaga. Już, dobra, to ja już poddajemy nie. Się. To ja już, tak, i o ile jeszcze jest stanięcie w prawdzie i powiedzenie teraz nie daję rady, ale niejednokrotnie słyszymy, nie da się. To nie jest możliwe. To nie jest możliwe. To się nie da, tak. Tak, to się nie da. No i teraz, jeżeli ja przy pierwszej porażce od razu się poddaję, od razu składam broń, no to prawdopodobnie z tą wytrwałością będzie kiepsko. Od jednego kiedyś sportowca usłyszałam, że porażka to nie jest przeciwieństwo sukcesu, jak bardzo często mawiamy. My o tym też już tutaj mówiliśmy też na naszym kanale. Ale porażka jest wpisana w sukces. Przeciwieństwem sukcesu jest brak sukcesu, jak powiedział mi ów sportowiec. A porażka to jest element, bez którego sukces jest niemożliwy, bo to właśnie dzięki temu, że doświadczamy pewnych porażek, to tak naprawdę dzięki tym porażkom dowiadujemy się o swoich słabościach i dowiadujemy się, co możemy jeszcze trenować, w czym możemy się wzmacniać. Dzięki porażkom i dzięki powstawaniu z upadków właśnie umacnia się nasza wytrwałość.
podpowiedzią i najdoskonalszym wzorem tego, jak kroczyć tą trudną drogą, jest Pan Jezus w drodze krzyżowej, którą przeżywamy teraz w nabożeństwie. We Wrocławiu przeżywamy ją również poprzez stacje, kościoły stacyjne w adoracyjnej miejskiej drodze krzyżowej, gdzie rozważamy to, kiedy Pan Jezus, idąc przecież na śmierć, upadał i powstawał. Nie było, nie ma po upadku takiej postawy nie da się, poddaje się, ale wstaje, mimo tego, że wiem, że u kresu nie czeka komforcik, tylko czeka najtrudniejsza próba, najtrudniejsze, co może spotkać człowieka, czyli złożenie swego życia w ofierze. A zatem nie da rady uniknąć porażek, nie da rady uniknąć upadków, natomiast katastrofą będzie zmarnowanie ich, zmarnowanie kryzysu, zmarnowanie porażki, zmarnowanie upadku i pozostanie w tym upadłym stanie. Zatem nawet jeżeli upadamy, nawet jeżeli postanowiliśmy w środę popielcową, czy dzień przed jakieś, czy podjęliśmy jakieś postanowienia związane z Wielkim Postem i już dzisiaj, w tę pierwszą niedzielę doświadczyliśmy tego, że coś nam nie wyszło, czegoś nie dotrzymaliśmy, to co, wstajemy i pościmy dalej. Biegniemy w tym maratonie aż do Wielkiego Piątku, bo wiemy dzięki temu, że Pan Jezus zwyciężył śmierć, że ten maraton nie kończy się upadkiem, że on kończy się powstaniem z najgłębszego upadku. I takim maratonem jest praktycznie całe nasze życie. Całe nasze życie to pasmo wypełnione długim, mozolnym, ciężkim biegiem, niejednokrotnie upadkami. Są to choroby, jest to utrata kogoś bliskiego, jest to wpadnięcie w jakieś uzależnienie, wpadnięcie w jakieś tarapaty finansowe. Są to rozstania przyjacielskie, czasem są to konflikty i rozpady nawet związków małżeńskich, odejścia. To są te upadki, ale dzięki Panu Jezusowi możemy wstawać i biec w tym maratonie dalej. Na razie mamy taki trening. Przed nami jeszcze prawie cały. Tak, jeszcze cały post. Więc życzymy Wam z całego serca wytrwałości, żeby ten Wielki Post był takim dobrym, wartościowym treningiem w ćwiczeniu swojej wytrwałości, w ćwiczeniu powstawania z upadków i w budowaniu swojej wiary w to, że porażki są, będą i one tak naprawdę niejednokrotnie pomagają mi w tym, żeby w jakiejś przestrzeni osiągnąć sukces. I nie wierzcie nigdy temu, że jeżeli upadniemy, to nie da się wstać, bo to jest podpowiedź złego. Jeżeli upadniemy, to należy wstać, chwycić się tego, który tą drogę przed nami przebył, bo z każdych tarapatów nas wyciągnie i doprowadzi do ofiary, a potem do szczęścia wiecznego. A tymczasem pozdrawiamy serdecznie, wytrwałości, obecności wytrwałości i jak Pan Bóg da, widzimy się za tydzień. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.